W poprzednim filmiku rozwiązywaliśmy sobie przykład protonem, który mknie pol magnetyczny o wartości 0,5 tesli z wielką prędkością 6 razy 10 do 7 metrów na sekundę, ale pomijaliśmy ten fakt, że jest to prędkość już bardzo bliska prędkości światła i liczyliśmy wartość i kierunek siły działającej na ten proton. Otrzymaliśmy wartość 4,8 razy 10 do minus 12 N i mówiliśmy o tym, że ponieważ ta siła jest cały czas prostopadła do prędkości, to nigdy nie zmienia ona wartości prędkości, natomiast to, że obydwa wektory, i prędkość i siła, leżą zawsze w płaszczyźnie prostopadłej do pola magnetycznego, to w związku z tym ten proton będzie się poruszał po kręgu. Kopiowałam ten obraz, bo on nam się przyda. Tak i doszliśmy do tego, że proton będzie się poruszał po okręgu i teraz ciekawi jesteśmy, jaki jest promień tego okręgu. Tak, mówimy, że tak, ponieważ wiemy, że siła zawsze prostopadła do prędkości, będzie nam odgrywała rolę ta siła Lorenza, ta wynikająca z tego, że ładunek się porusza w polu magnetycznym, będzie nam odgrywać rolę siły dośrodkowej. I teraz dla przypomnienia z mechaniki, dla ciała poruszającego się po okręgu, wartość siły dośrodkowej, która sprawia, że to ciało właśnie tak się porusza, a nie inaczej, jest równa masie tego ciała pomnożonej przez kwadrat modułu prędkości i podzielonej przez promień okręgu. Dobrze, i teraz wiedząc to i znając tą siłę w naszym przypadku dla naszego protonu, chcemy określić promień, po jakim proton się porusza. Tak, potrzebujemy do tego znać oczywiście masę protonu. Masa protonu jest równa, tutaj jeśli podamy sobie wiele cyfr po przecinku, to jest tyle. My znowu sobie weźmiemy przybliżenie, powiedzmy dwie cyfry po przecinku. I jeszcze warto pamiętać, że warto wiedzieć, że jest to 1836 mas elektronu. Proton i elektron mają taki sam co do wartości bezwzględnej ładunek. Proton ma dodatni, elektron ma ujemny. Natomiast różnią się bardzo istotnie masami. Elektron jest 1836 razy lżejszym od protonu. Dobrze, spróbujmy wykorzystać te wartości do tego, żeby obliczyć właśnie ten promień. Więc mamy tak, masę protonu, bo w tym wypadku tak, no, jeśli tu weźmiemy masę protonu, a tutaj przyrównamy to do tej siły, to będziemy mogli wyznaczyć nasz promień. Zróbmy to więc. Czyli mamy tak, 1,67 razy 10 do minus 27 kg razy prędkość, czyli 6 razy 10 do 7 metrów na sekundę i to wszystko do kwadratu, podzielone przez ten nieznany promień i to się równa, to przyrównajmy może z tej strony, po prostu 4,8 razy 10 do minus 12 N. Tak, czyli jeśli przekształcimy tak, żeby mieć promień po jednej stronie, czyli tak, pomnóżmy obie strony razy promień, to będziemy mieć promień razy to, co jest tutaj, to się równa temu, co jest tu w liczniku, i podzielmy, następnie podzielmy wszystko przez 4,8 tam razy 10 do minus 12 N, już nie będę tego pisać, i wtedy będzie rzeczywiście to co ma być, czyli tak, że ten promień to jest 1,67 razy 10 do minus 27 kg razy, tutaj ta prędkość do kwadratu to łatwo, to będzie tak 36, bo 6 do kwadratu to jest 36, 10 do 7 do kwadratu to jest 10 do 14 metry do kwadratu przez sekundy do kwadratu, tak? I wszystko podzielone przez 4,8 razy 10 do minus 12 N. Ile to się równa? Mamy tak, 1,67 razy 36 i to wszystko podzielone przez 4,8, a 10 do jakiej potęgi? No tak, 10 do minus 27 razy 10 do 14, czyli tu w wykładniku dodajemy 14, a tutaj mamy podzielić przez 10 do minus 12, czyli to tak jakby pomnożyć razy 10 do 12, czyli dodajemy 12. Tak, to tutaj mamy już to, a jeszcze zostają nam jednostki. To jest tak, kilogramy razy metry kwadrat na sekundy kwadrat, a newtony, to już tutaj sobie rozpiszmy, to są kilogramy razy metry przez sekundy kwadrat, tak? Przyspieszenie razy masa. Dobrze, i co z tego wynika? Więc tak, kilogramy się skracają z kilogramami, sekundy do kwadratu z sekundami do kwadratu, a metry
Tutaj z jednymi metrami. Mamy metry do kwadratu, wobec tego zostają nam same metry. Tak, czyli wynik wychodzi w metrach. Bardzo dobrze. Jeszcze ostatecznie na kalkulatorze sobie policzmy, ile tych metrów będzie. To będzie tak, 1,67 razy 36 i podzielić przez 4,8. To się równa 12,525, a tu ten wykładnik to jest tak, minus 27 plus to jest 26, czyli razy 10 do minus pierwszej metra. A więc ostatecznie jest to już bez tylu cyfr znaczących, jest to w dobrym przybliżeniu 1,25 metra. Tak, czyli taki promień makroskopowy, ale nie bardzo wielki. Taki, jest to taka wielkość bardzo bliska naszemu życiowemu doświadczeniu. W przypadku takich danych, gdy mamy proton poruszający się w polu o wartości, polu magnetycznym o wartości 0,5 tesli z prędkością taką dosyć bliską prędkości światła. Tutaj pomijamy efekty relatywistyczne, ale rząd wielkości będzie podobny. I rzeczywiście w naszym makroskopowym świecie i nawet w życiu codziennym to zjawisko jest, bywa, a na pewno było wykorzystywane w takich starych telewizorach kineskopowych, gdzie znajdował się silny magnes, który odginał wiązkę elektronów odpowiednio w taki sposób, że elektrony padały na ekran i służyły do generacji obrazu, który był oglądany przez telewidzów. Ale nie będę o tym mówiła w szczegółach, przynajmniej nie w tym filmiku, może osobny filmik jakiś będzie można zrobić na ten temat, na temat działania telewizorów. Ale nie dziś. Tak, a drugie zastosowanie, takie już bardzo bliskie, takie już konkretnie dotyczące zaawansowanej fizyki, zaawansowanej nauki, którą zajmują się naukowcy, fizycy, to są cyklotrony, takie urządzenia, w których naukowcy i inżynierowie zmuszają cząstki elementarne do tego, żeby biegały w kółko. I bardzo ważne, bardzo szeroko stosowane we współczesnej nauce, zderzacze cząstek. Wskutek zderzeń uzyskuje się nowe, często bardzo egzotyczne cząstki i uzyskuje się tego typu obrazy, na których zaznaczone są tory cząstek i tutaj właśnie na podstawie promieni tych okręgów naukowcy wnioskują o tym, co to są za cząstki, czy to są cząstki znane, czy to są cząstki nowe, właśnie wykorzystując to, że ta siła Lorenza, tak wyrażona jako iloczyn ładunku wartości prędkości i wartości pola magnetycznego i pozwala wnioskować na podstawie tego promienia o własnościach tych obserwowanych cząstek. Tak? To takie zastosowanie. Mam nadzieję, że teraz już widzisz, że to, czego się uczymy na lekcjach fizyki, wcale nie jest takie dalekie temu, czym zajmują się współcześni naukowcy w swoich zaawansowanych badaniach. A teraz jeszcze chciałabym to, co liczyliśmy tutaj, troszeczkę uogólnić. To znaczy, po pierwsze, zastanówmy się, co by było, gdybyśmy zamiast protonu mieli elektron. Elektron, po pierwsze, ma ładunek taki sam, co do wartości bezwzględnej, ale o przeciwnym znaku. No a jeśli do tego wzoru na siłę, nic nie zmieniając, wstawimy ładunek o przeciwnym znaku, to dostaniemy siłę o przeciwnym znaku, tak? Czyli w przypadku elektronu, gdyby był elektron, to siła by działała przeciwnie, co do wartości byłaby taka sama, gdybyśmy go wpuścili z tą samą prędkością początkową, pole pozostaje to samo, tak? Czyli co do wartości ta sama siła, ale przeciwnie skierowana. A teraz jaki byłby promień okręgu, bo już wiemy, że to niezależnie od tego, czy to jest proton, czy jakaś inna cząstka, to będzie się poruszać po okręgu. Pytanie teraz o to, jaki będzie promień tego okręgu, mniejszy czy większy. No więc masa elektronu jest 1836 razy mniejsza, więc gdybyśmy tutaj wstawili wartość 1836 razy mniejszą, to zamiast tej masy tutaj mielibyśmy coś 1836 razy mniejszego i w efekcie odpowiednio mniejszy byłby też ten promień. Tak więc gdyby tak starać się narysować proporcjonalnie, to byśmy musieli narysować takie maleńkie kółeczko, ale żeby było widać, to narysujmy trochę większe, ale będzie ono mniejsze niż... No, oczywiście tutaj to kółko źle narysowałam, powinnam była je narysować w taki sposób, że tutaj stycznie o takie koło wielkie, o, w ten sposób. Tutaj oczywiście ten rysunek jest zły, to powinno być tak. No i podobnie tutaj ten elektron będzie krążył po okręgu odpowiednio mniejszym. To był nasz taki pierwszy prosty przykład dotyczący protonu i elektronu krążących poruszających się w polu magnetycznym.
Mam nadzieję, że to było dla Ciebie ciekawe, a w kolejnych filmikach idziemy dalej. Do usłyszenia!